ślusarz. Ślusarz często otrzymuje przydomek Złota Rączka, bo potrafi naprawiać różne rzeczy. Pomaga z wyrwaną klamką, zatrzaśniętymi drzwiami czy w naprawach sprzętów domowych codziennego użytku. W rzeczywistości jest to zawód rzemieślniczy z wielowiekową tradycją, specjalista branży metalurgicznej. Może znaleźć pracę w administracji budynków mieszkalnych, zakładach usługowych, które zajmują się naprawą sprzętu domowego lub w firmach, które wytwarzają elementy metalowe albo konserwują i naprawiają sprzęt mechaniczny. Ślusarz może też pracować jako artysta w pracowni usług artystycznych lub we własnym warsztacie ślusarskim. Firma Liftex to innowacyjna, innowatorska firma. Powstała w Lublinie w 1951 roku. Posiada duże doświadczenie w branży produkcyjnej. Naszym głównym produktem są przenośne podnośniki hydrauliczne, jak i prasy warsztatowe. Od pewnego czasu poszerzyliśmy naszą linię produktową o przednie podnośniki TUS, tworzywa sztuczne, jak i produkcję kabin pasujących do ciągników rolniczych, maszyn budowlanych, koparek, kosiarek. Zatrudniamy pracowników, którzy w większości są to ślusarze z ponad kilkunastoletnim doświadczeniem. Są to pracownicy, którzy obsługują maszyny typu tokarki, wiertarki, frezarki. Pracują w metalu, czyli obrabiają metal. Są jakby artystami, czyli własnoręczną pracą tworzą maszyny, urządzenia, podzespoły części, które później w całość tworzą daną konkretną maszynę. Ważne jest tutaj, żeby mieli otwarty umysł, czyli posiadali te zdolności manualne, umieli liczyć, przewidywać i myśleli w każdej chwili tym, co robią, jak wykonują, uważali na siebie, przestrzegali zasad BHP, jak i też również tutaj ważne, żeby poszerzali swoją wiedzę, uczyli się i przede wszystkim kochali to, co robią, sumiennie wykonywali i byli z tego zadowoleni to, co robią. Ślusarz w swojej pracy posługuje się i madłem, wiertarką, szlifierką, nitownicą i spawarką oraz wieloma innymi narzędziami. Mówiąc ogólnie, ślusarz zajmuje się obróbką ręczną lub ręczno-mechaniczną metalu. Może pracować samodzielnie lub w zespole, zależnie od miejsca zatrudnienia. W dużej mierze opiera się na pracy ręcznej, którą wykonuje się za pomocą prostych i nieskomplikowanych narzędzi, takich jak młotki, wyginaki, piły do metalu, nożyce, wycinaki, narzędzia pomiarowe, pilniki, szlifierki pneumatyczne proste i kątowe, ściernice zbudowane na bazie krzemu czy palniki acetylenowo-tlenowe służące do napawania ubytków. Trzeba podkreślić to, że nie mamy kadry nauczycielskiej, która może tę wiedzę przekazać i mi się wydaje, że nasi pracownicy są doskonałym, idealnym przykładem do tego, od kogo można się nauczyć, pozyskać tą podstawową wiedzę, którą oczywiście trzeba z biegiem czasu rozwijać, no i dokonać takiego samego kształcenia się. Zawód ślusarza zaczyna się cieszyć coraz większą popularnością, nie tylko ze strony mężczyzn, ale także i kobiet. Także dziewczyny już zaczynają pracować na tokarkach, frezarkach i już większość czynności nie trzeba może nie tyle ręcznie wykonywać, co przez pulpit dotykowy. No oczywiście wiedzę i podstawę trzeba mieć, ale jednak zauważamy, że zawód ślusarza jakby tak od nowo, na nowo się narodził. Zawód ślusarza, myśląc o płacach, bo pewnie większość młodzieży, ludzi, pracowników o tym myśli, można niekiedy więcej zarobić niż dyrektor na danym innym stanowisku. Ślusarz używa też specjalistycznych maszyn, frezarek, obrabiarek, tokarek bądź spawarek. Za pomocą narzędzi oraz maszyn, stosując różnorodne metody produkcyjne, ślusarz wykonuje elementy maszyn, urządzeń i narzędzi oraz połączenia mechaniczne rozłączne lub nierozłączne. W swojej pracy opiera się na zasadach mechaniki technicznej. Ślusarz powinien umieć skupić się na pracy, powinien być dokładny, uważny i zaangażowany. Potrzeba też dużo cierpliwości, ponieważ prace wykonawcze czy naprawcze często są mozolne. Ważna jest precyzja, dobry wzrok, spostrzegawczość i siła fizyczna, ponieważ praca ślusarza wiąże się też z przenoszeniem ciężkich elementów lub narzędzi.
Od samego początku interesowałem się obróbką metali, mechaniką. I tak w tym kierunku szedłem od samego początku. Zaczynałem jako mechanik samochodowy w warsztacie mechanicznym i po pewnym czasie po prostu postanowiłem zmienić kwalifikację. Przeszedłem na ślusarza spawacza. I tak 19 lat cały czas w jednym zawodzie. W zawodzie ślusarza najważniejszą cechą, wiadomo, jest posługiwanie się narzędziami wymiarowymi, umiejętność używania maszyn, różnych wiertarek, szlifierek, czy tam tokarek, pilników, jakichś tam punktaków, narzędzi pomiarowych, to jest podstawą, umiejętność czytania rysunku technicznego, posługiwania się nim, wdrażania go do produkcji. Po prostu chęć poznania tego zawodu jako ślusarz. Zawód ślusarza, no wiadomo, jest ślusarz zawodem dość niebezpiecznym, ale nie trzeba się go bać, po prostu przestrzegać zasad BHP, pilnować się, przestrzegać tego, co jest zalecone przy danej maszynie, używać tylko narzędzi sprawnych, czy wiertarek, czy szlifierek, nie zmieniać nic samowolnie. Jeżeli coś jest po prostu uszkodzone, odkładamy, nie używamy. Jest to dość dobry kierunek, który obrałem. Podoba mi się, pasuje, spełniam się w nim. Nie mam do niego przeciwwskazań. Jestem zadowolony z kierunku, który obrałem. Za pomocą maszyn, narzędzi i precyzji własnych rąk ślusarze dokonują również różnych napraw. W zależności od tego, w jakiej branży podjęli pracę, mogą wykonywać naprawy urządzeń domowych codziennego użytku, mogą naprawiać zamki, drobne metalowe części albo całe, ogromne maszyny produkcyjne. Aby znaleźć problem, ślusarz wykazuje się wszechstronnym zakresem wiedzy oraz umiejętności. Zna budowę maszyn, urządzeń i narzędzi, potrafi je rozebrać na części, ocenić stan techniczny. Znajduje uszkodzoną część, naprawia ją lub wymienia, a potem montuje wszystkie elementy i sprawdza jakość wykonanej usługi. Dodatkowo może konserwować sprzęt, a także dbać o zabezpieczenie antykorozyjne. Ślusarz to osoba wszechstronna, a jego praca wiąże się z różnymi niebezpieczeństwami. Dlatego podczas używania maszyn i narzędzi trzeba być roztropnym, uważnym, skupionym i należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Jeśli chcesz pracować w zawodzie ślusarz, możesz wybrać następujące ścieżki kształcenia. Ścieżka pierwsza. Ukończenie kwalifikacyjnego kursu zawodowego oraz zdanie egzaminu zawodowego i uzyskanie zawodu ślusarz pod warunkiem posiadania wykształcenia zasadniczego zawodowego lub zasadniczego branżowego lub średniego branżowego. Ścieżka druga. Dla osób dorosłych posiadających 2 lata kształcenia w zawodzie lub 2 lata pracy w zawodzie oraz wykształcenie zasadnicze zawodowe lub zasadnicze branżowe lub średnie branżowe, aby zostać ślusarzem należy zdać egzamin eksternistyczny zawodowy z kwalifikacji MEC 08 wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi. Ścieżka trzecia. Jeśli jesteś licealistą, równolegle do nauki w liceum możesz uczęszczać na kwalifikacyjny kurs zawodowy i zdać egzamin zawodowy. Dyplom w zawodzie ślusarz otrzymasz po ukończeniu liceum oraz uzyskaniu wykształcenia średniego. W zawodzie ślusarz istnieje możliwość nabycia kwalifikacji pokrewnych lub uzupełniających ujętych w zintegrowanym systemie kwalifikacji.